Jak pokazuje wykres stworzony przez najznamienitszych analityków treści internetowych z roku... Właściwie to sprzed chwili, największą ich część stanowią... Memy, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych środków ekspresji i komentarza ery internetowej. Memy dosięgają każdego tematu. Polityki, aktualnych zdarzeń, trendów, mody, no i gier. A z tego co pamiętam, to zajmujemy się właśnie grami. A czy jest lepszy sposób na wyśmiewanie ich niedoróbek niż tworzenie ultra zabawnych obrazków? Może dlatego tworzymy już trzeci odcinek na ten temat. Zdradzam już teraz. Nie ma. Nie ma lepszego sposobu. Ale zostańcie do końca odcinka, bo zamierzam pokazać wam garść popularnych gliczy, które trafiły na memy. Ja jestem fan Godsend tak w ogóle. Battlefield 3 i człowiek żyrafa. Oczywiście próżno szukać w nowych Battlefieldach purystycznego realizmu. W pewnych aspektach Battlefieldowi 3 z 2011 roku, tak, to dla mnie wciąż nie jest stara gra, bardzo blisko do science fiction. Nie tylko ze względu na pojawiające się od czasu do czasu anomalie grawitacyjne lub załamywanie się praw fizyki. Battlefield 3 rozgrywa się w czasach współczesnych, jednak w realiach wykreowanych przez Digital Illusions ludzkość rozwinęła się znacznie szybciej. Na przykład na pola bitew posyłani są genetycznie zmodyfikowani żołnierze. Ich atutami są długie, żyrafie szyje, które ułatwiają obserwację terenu zza osłon. A wszczepienie genu dżdżownic wpłynęło również na specyfikę ruchu podczas czołgania, co przydatne okazuje się podczas poruszania na błotnistej nawierzchni. Wciąż jednak widać, że żołnierze GMO to dalej prototypy. Wciśnij X, by szonować, by... Sean. Uwaga, mogą się tutaj pojawić spoilery z Heavy Rain. Tak, Heavy Rain to jedna z bardziej poruszających produkcji, która dotyka tematyki utraty ukochanej osoby, rodzicielskiego poświęcenia oraz bezwzględnego cierpienia. Dlatego, kiedy docieramy do finału rozgrywki, potrafimy dzięki sile empatii w jakiś sposób zrozumieć zachowanie Ethana Marsa, który przez cały czas wykrzykuje imię swojego małego syna tuż po znalezieniu jego zwłok. John! 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 Dad, I knew you'd come and save me. Nie przerywa tego aktu goryczy nawet przez chwilę, przez co imię dziecka zaczyna przypominać pewnego rodzaju mantrę mającą zwrócić życie. Ale tak na marginesie, wygląda to komicznie. Powstał także filmik z analogicznym glitchem z początków rozgrywki, Press X to Jason. Płotka z Wiedźmina 3 czasami nie zachowuje się jak koń, ani jak żadne inne poprawnie funkcjonujące zwierzę. Zresztą sam Geralt bywa od czasu do czasu jakiś nieswój. Umiecie tak? Widzieliście kiedyś latającego konia? A przynajmniej latającego w ten sposób? Zgliczowana i czasami do bólu niesforna, uparta płotka stała się najbardziej nagłośnioną niedoróbką, która przyczyniła się do powstania niezliczonych memów, kompilacji gliczy, czy nawet animacji wyśmiewających nadnaturalne zachowanie konia. Na szczęście CD Projekt Red nie pozostał bierny, nie próbował nawet się w żaden sposób usprawiedliwiać, a nawet sam dołożył własną cegiełkę, tworząc swego rodzaju parodię materiału zza kulis projektowania płotki, która rzekomo już w samym zamyśle miała zachowywać się tak, jak na nagraniach z bugami. Według materiału wszystko to było zamierzone. Higher head. Yes.
Assassin's Creed Black Flag i naprawdę wkurzone morze. Ciężko powiedzieć, co jest przyczyną anomalii w czwartej, właściwie formalnie szóstej części Assassin's Creed'a. Czy to wnerwiony żywioł wody uprzykrza życie żeglarzom, w internetowej nomenklaturze prankuje, bo śmiecą powierzchnię morza jakimiś drewnianymi konstrukcjami, czy wręcz przeciwnie, to łodzie, łódki i okręty wyrębują dziury w wodnych taflach. W każdym razie, rykoszetem od strzałów padających podczas tego konfliktu dostają gracze, którzy musieli doświadczyć tych wszystkich dziwnych zjawisk pokroju znikających łódek, dziur w morzu, lewitujących nad powierzchnią ciał itd. A może to duch Mojżesza przechadzający się od czasu do czasu po dnie? Trzeba by było się spytać Ubisoftu. A brak twarzy w Assassin's Creed Unity sugeruje, że ósma część chyba od początku miała być horrorem. Bo zdarzało się, że niektóre postacie pokazywały swe prawdziwe, przerażające oblicze, pozbawione skóry na twarzy, mięśni czy nawet czaszki. Same gałki oczne, czupryna i szczęka zawieszone w przestrzeni, gdzie powinna znajdować się głowa. W Unity nie można było dać się zwieść nawet najpiękniejszej kobiecie kuszącej nas swoją urodą. To nie przekreślało szans, że skrywa ona przerażający sekret. Te szanse przekreślił jednak Ubisoft po wprowadzeniu łatki, jednak internet ma to do siebie, że nie zapomina. No i na koniec kosmiczna siła gigantów ze Skyrima. Giganci pojawiają się w wielu mitologiach czy twórczości z gatunku fantasy rozmaitych autorów. Charakteryzują się ponadprzeciętnym wzrostem oraz kolosalną siłą. W Skyrimie lepiej z nimi nie zadzierać. Może i poruszają się dość wolno, ale jak już cię dopadną, to poślą cię na orbitę. Albo wyżej. Dosłownie. Gdyby stworzyć z nich drużynę baseballową, to nawet Jankesi mieliby z nimi spory problem. To, co jest najciekawsze, to brak stuprocentowej pewności odnośnie tego, czy to faktycznie glitch. Sprawia wrażenie zbugowanej fizyki, natomiast nie da się wykluczyć możliwości, że był to celowy zabieg twórców. W każdym razie ciężko powstrzymać się od śmiechu, kiedy jedno mocne uderzenie maczugą wysyła truchło na kilkaset metrów w górę. Całkiem zabawne te tak zwane memy. Pozwólcie, że ja już skończę i pójdę się śmiać dalej. Mówił do was Fangotten. Cześć.